Zawsze Orzech zaczyna, to ja zacznę. Dzień dobry, witamy serdecznie, 388 numer odcinka tego jest Łos Podcast. Kurde Wojtek, tak, już chyba wiem, dlaczego ja zaczynam zwykle podcasty, wiesz? Może dlatego. Ale nie, dobrze, jest okej, Wojtek, jest okej. Robimy, co możemy. Tak. Witajcie serdecznie w naszym najnowszym odcineczku. Panowie, co tam? Co słychać u was? Jak się czujemy? Jakie są nastroje? Jak życie? Koniec wakacji. Twoja skóra, Andrzej, pachnie jak ostatnie dni wakacji. Coś czuję, że to jest jakiś raperski tekst, który znam, ale nie pamiętam. Tako Hemingway. Chyba tako, nie? Tak. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. No. Tak, czyli jest to ostatni, tak naprawdę, chyba odcinek wychodzi w ostatni dzień wakacji, czy w przedostatni? Przedostatni dzień odcinek, przedostatni dzień wakacji, to prawda. Tak. No a chociaż tych wakacji to już takie ja w ogóle nie czuję. Mówisz? A na przykład to takie pytanie mam do was, to skoro z tej okazji na przykład, czy brakuje wam na przykład czegoś takiego jak wakacje? Taka instytucja dwumiesięcznej przerwy w życiu i tak dalej. Czy jest to coś... Ja powiem wam, że ja się zwykle nudziłem na wakacjach w szkole, a dzisiaj to jest tak jak trochę mam wrażenie, że z leżakowaniem w przedszkolu. W przedszkolu wydawało mi się to najgorszą rzeczą na świecie. Teraz kto by nie chciał poleżakować w środku dnia, mieć takiej przerwy z obowiązkowej czy nieobowiązkowej wpisanej w scenariusz takiej, sobie, żeby poleżeć. Tak samo chyba mam z dwumiesięcznymi wakacjami, że w szkole były dla mnie za długie, a teraz chyba bym przytulił. To jest to słynna, wiesz, to słynne generation gap, gdzie rodzice zwykle swoim dzieciom mówią, nie doceniasz swojego życia, później docenisz, później będzie ci brakować tego wszystkiego. Ja w ogóle jakby totalnie nie chcę mi się, nie tęsknię nawet w najmniejszym stopniu za życiem szkolnym. W sensie za wakacjami, za takimi innymi rzeczami. Przecież to było tak, w sensie tak mnie to wkurzało wszystko. A teraz jestem trochę, w sensie... Wtedy miałem dwumiesięczne wakacje, teraz też de facto mogę zrobić dwumiesięczne wakacje i jakby tylko będę się lepiej na nich bawił. No bo ja mogę nie pracować przez 2 miesiące, każdy może nie pracować przez 2 miesiące, wiesz, jakby, znaczy w cudzysłowie każdy może nie pracować przez 2 miesiące. Bardzo ja śmieszne żarty tutaj sobie robisz. Nie, no naprawdę. Myślę, że w obu zdaniach trochę okłamałeś. Czemu? W sensie inaczej. Dlaczego Andrzej nie mógłbyś zrobić sobie dwumiesięcznych wakacji? Bo... No jest to bardzo mało prawdopodobne. Ale jakby mógłbyś. Dlaczego miałbyś tego nie móc zrobić? Znaczy, no wiesz, mógłbym praktycznie wszystko robić, jakbym chciał. Dokładnie. A co nie chcesz? Ale to, wiesz, to tak jakbyś, nie wiem, teraz szukam analogii. Co ja mógłbym zrobić? Mógłbym zostać prezydentem Polski też, ale raczej nie zostanę. Ale no, nie o tym mówię. Ja mam takie po prostu wrażenie, że teraz w takiej dorosłości, ja wiem oczywiście, jak bardzo bańkowe to jest i jak dużo asteriksów trzeba przy tym... Ale ty nawet nie jesteś w tej bańce. Co? Nawet ty nie jesteś w tej bańce. Nie o to chodzi, ale chodzi tu jakby... Jezus Maria, nie to... Orzech zamyka oczy i on widzi rzeczy, po prostu. Ja sobie bardzo mocno wizualizuję i podnoszę z tej dolnej półki. Nie o to mi chodzi, panowie. Chciałem bardzo raczej nawiązać do tego, że w szkole jak byliśmy, to trzeba było robić jakieś gówna i właściwie nic z tego nie było, a jeszcze do tego nie płacili, za to, że przychodziłeś codziennie z tą kanapką, której się nie zadało i potem się ona wracała do domu 4 dni pod rząd i była taka obślizgła. A teraz jakby życie wygląda tak, że mimo wszystko... No, nie wszyscy tak mają oczywiście, ale jest jakiś, jakby można na przykład, nie wiem, coś jak idziesz na urlop, to robisz jakieś zajebiste rzeczy, robisz jakieś fajne rzeczy. Jezus Maria, okej, to znaczy, że... Zamknij oczy i wyobraź sobie to wszystko, co możesz zrobić. No nie wiem, w sensie... Jak jedziesz gdzieś, to tak, no ale no co, jak byłeś mały, to nie jeździłeś na wakacje, no jeździłem, albo na ale kolonie teraz, i tak ale, dalej? Ale zdecydowanie bardziej wolę chodzić do pracy, niż chodzić do szkoły.
Ja lubiłem bardzo chodzić do szkoły. Dla mnie to było takie wydarzenie socjalne. Tak naprawdę, nie wiem, więcej ludzi poznawałeś, jak chodziłeś do szkoły, niż jak teraz chodzisz do pracy. W sensie, że takie relacje się budowały, wszystko było otwarte, na wszystko miałeś czas, panie kochany, na nic nie miałeś pieniędzy. To była ta jedyna różnica. Tak, jakbym ja jeszcze potrzeba tych wszystkich relacji ze szkoły, by... Ola, pamiętam, że mnie rzuciłaś. Ja myślę, że nie, znowu nie doceniasz tego, co szkoła dla ciebie zrobiła tak naprawdę, bo wszyscy, którzy mówią, że nienawidzili szkoły i w ogóle najgorszy czas w ich życiu, tak naprawdę... No, nie, ja nie powiedziałem, że to był najgorszy czas. Łatwo jest, wiesz, wykreślić ten czas, a tak naprawdę to on cię ukształtował. No, tak, ale z drugiej strony musiałem naprawdę robić jakieś badziewia i rzeczy, które nie sprawiają mi przyjemności. Ja na przykład, jak rzuciłem ostatnie studia, to... W przeciwieństwie do pracy. No tak, no bo teraz robię rzeczy, które mają sens jakiś. Wiesz, co chodzi? Na wyżej jesteś 0,00001, jeszcze nie. No ja wiem, nie, dlatego mówię. To... Procenta osób, które robią to, co lubią. Ale to jeszcze, moim zdaniem jest to idealizowane w tym kontekście, że wszystkie rzeczy, które robisz, są fajne. Ale wam się nie podoba to, że ktoś jest zadowolony z życia. Widzę, że... To nie o to chodzi. Wszystko rozumiem, tylko że ja mam wrażenie, że jakby... Podzieliłeś, że było 1 i 0, czyli 0 to było w szkole, a 1 jest teraz. Nie, dlatego nie powiedziałem. Po ja nie powiedziałem, to inne czasy. Ja też nie powiedziałem, że mój czas, kiedy byłem w szkole, był najgorszy na świecie i w ogóle to był najgorszy czas mojego życia. Tylko ja powiedziałem, że zdecydowanie bardziej wolę życie dorosłe z pracą niż życie dzieckowe z szkołą. Albo w ogóle życie ze szkołą. Rozumiem. Czy to nie jest... Co innego powiedziałeś, ale teraz okej. Tak, teraz się możemy nawet zgodzić. Tak, możemy się zgodzić z tobą, że masz prawo do takich uczuć. Jezu. Bo do poprzednich nie miałeś prawa. A tak w ogóle to dobrze, że mnie ukradli. W ogóle należało mi się. No po tym, co tutaj mówisz, to chyba rzeczywiście. Niektórym jest za dobrze. Nie, no słuchajcie, po prostu chodziło mi tylko i wyłącznie o to, że jak tak się idealizuje ten czas szkolny, że te 2 miesiące dalej, to ja na przykład ani razu nie pomyślałem, że chętnie bym wrócił do tego okresu. Właśnie między innymi dlatego, że w cudzysłowie, że mam, udało mi się mieć pracę, którą lubię i udało mi się mieć rzeczy, co wiesz, w sensie jakby poszło to w taką stronę, jaką chciałem i dlatego nie chciałem wrócić do szkoły. I dlatego jakby rozpatruję was w tym samym względzie. Na zasadzie też w życie wasze chyba poszło w takie miejsca mniej więcej, w których chcieliście. Wiadomo, że nie idealnie, no ale no i w takiej sytuacji, że to jest chyba teraz lepiej niż było, jak była szkoła. Znaczy jest to tak ja totalnie inaczej. Ja zajebiście wspominam szkołę na przykład. To właśnie tylko, że to jest jakbyś porównywał do mnie, że zjadłeś na przykład pizzę i zjadłeś ciasto i teraz chciałbyś to porównać. To są, no okej, to są rzeczy w twoim życiu, które tutaj zjadłeś, a tutaj, które przeżyłeś albo czas, jakiś okres swojego życia, ale on jest nieporównywalny. Jezus. Boże, no dobrze. Ja rozumiem, o co ci chodzi. Ale i tak jestem w stanie porównać, czy mi się bardziej podoba tak, czy tak. Nie, no to tak, to są twoje uczucia, ale to teraz jakby mam wrażenie, że ty orbitujesz jakby wskazując, nie wiem, takie zestawienie robiąc bardzo bezpośrednie, że to, że tutaj mam pracę, a tam robiłem rzeczy, które są niepotrzebne, no, tutaj mam dużo, spędzam tak aktywnie czas, a tam, no nie wiem, to były zupełnie, to jakbyś, wiesz, porównujesz nastoletniego człowieka, który ma inne potrzeby, inne rzeczy są dla niego ważne. Pomyśl sobie, co było dla ciebie istotne wtedy. Nie? To, no bez tego nie byłoby dzisiaj tego pakiet człowieka zadowolonego 500, z życia. Pakiet 500 SMS-ów w plusie za 5 zł był dla mnie bardzo ważny. No i spoko. Ja też jak z Wojtem, ja bardzo spoko nie, ja też. Gimnazjum mniej, liceum bardziej, ale generalnie już Ja się Wojtek, dobrze bawiłem. Powiedz. Ja zawsze uwielbiałem i wakacje lubiłem, bo też często jeździłem na różne wyjazdy, a to kolonie, a to wyjazdy za granicę. Przyjeżdżałem do rodziny, na przykład do Szwecji, co było też mega przygodą, bo zawsze jechaliśmy samochodem do... Samochodem? Tak, właśnie samochodem, całą rodziną jeździliśmy albo do Świnoujścia, chyba najczęściej do Świnoujścia. Tam wsiadaliśmy na prom
i tym samochodem też. I tym promem płynęliśmy chyba z 8 czy 12 godzin, już teraz nie pamiętam, chyba około 10. Chyba w Istat się zatrzymywał, o ile dobrze pamiętam. I z Istat już było chyba godzinkę się jechało do Malmy, bo w Malmy akurat mieszkała moja rodzina i tam żeśmy spędzali też dużo czasu. I jakby to były super czasy, wiesz, jakby ja bardzo dobrze to wspominam. Szkołę też bardzo dobrze wspominam i to wszystkie dwie właściwie, bo podstawówkę i liceum. I ja miałem mega duże szczęście do ludzi. Naprawdę. I to ja to powtarzam cały czas i mam mega szczęście do ludzi przez całe swoje życie. I nikt mi tego na szczęście nie zabierze, bo miałem farta i w podstawówce do fajnych ludzi wokół i w liceum. Nigdy nikt mnie nie namawiał do palenia papierosów, wiecie. A byli tacy, co palili, ale jak zawsze respektowali to, że ktoś nie chciał. Wspaniałe. Jakby uczestniczyć w tym. To wiesz, przykład najdrobniejszy na świecie, ale też pokazywał jakimi ludźmi żeśmy się otaczali. To prawda, ale szkoda, że to był przykład, nie? Jakby to była ta jedyna rzecz, którą Wojt zapamiętał tak. Dobrze. To jedyna rzecz, tak. Ale ja też tak miałem. Nie namawiał do papierosów. Nie namawiał do palenia papierosów. Zresztą ja miałem łatwiej, bo ja odpowiadałem, mam astmę, nie. Wiesz? Ja mi wtedy mówił, no to żebyś nie umarł. I był spoko. No tak. Aha, ale i tak paliłeś, no to o czym mówisz? Ale paliłem tu dopiero jak byłem głupi na studiach, więc spokojnie. A, przepraszam, okej, to spoko. Dobrze wspominam i pamiętam, że wakacje były o tyle fajne, że jakby te dwa miesiące były dla mnie takim idealnie wykrojonym czasem. To znaczy, że nigdy nie było za długo i nigdy nie było za krótko. W takim sensie, że już pod koniec wakacji czułem, że stęskniłem się za swoimi znajomymi ze szkoły i już chętnie wrócę. My też całą ekipą zawsze mieliśmy dobre właśnie. Relacje. Za długie. Z nauczycielami. Paradoksalnie za długie. Więc to też było spoko. Też było bardzo, bardzo fajne, że mogliśmy liczyć na swoich nauczycieli i oni zawsze byli cool. Zawsze robiliśmy sobie opinie w pierwszej klasie i później już na nie jechaliśmy. To prawda. I to prawda. Zawsze działało. Ja zjebałem w pierwszej klasie, więc miałem pierwsze 6 lat trochę trudniejszych, no ale spoko. W pierwszej klasie w podstawówki spieprzyłeś? No wiadomo. Co to zrobiłeś? Kupę? Dostałem do paczkomatu. Śmieję się. Nie było paczkomatów. Nasrałem w szkole. Przepraszam. Śmieszny żart. W regulaminie szkoły było napisane, że nie wolno. Nie. Od czasów Pawła Orzecha. Tak. Było. Wcześniej nie było. Nikt nie pomyślał, żeby to spisywać. Nie, tak naprawdę to nie miałem tak źle. Miałem tego farta, że faktycznie chyba w pierwszej klasie jakby zjebałem, ale u mnie było też tak, że... Co? Boże, nie no. Ostra historia. Dawaj, już teraz musisz powiedzieć. Dobrze, ja się brzydzę bardzo tej historii, ale opowiem ją. To był jeden jedyny raz, kiedy uderzyłem kogokolwiek... I to było w pierwszej klasie. Szkoda, że to była dziewczyna. Tak. Noworodek. Tak, nie. I kupnąłem. Nie, właściwie, bo to było po prostu tak, że był taki kolega, w sensie autentyczny kolega, który po prostu chodził za mną i śpiewał disco polo. Tak bardzo ostentacyjnie. I ja wielokrotnie prosiłem, czy mógłby przestać. I jakby, albo jeśli ma ochotę, czy na przykład mógłby tego nie robić przy mnie lub nie być przy mnie, kiedy chce to robić. Wiecie, co chodzi, nie? Jakby, czy możesz po prostu nie śpiewać przy mnie disco polo, chłopie, bo nie chcę tego słuchać. Właśnie, żeby on to śpiewał. I on to robił ostentacyjnie, specjalnie za mną chodził po to, żeby śpiewać za mną disco polo. I ja mu po prostu w pewnym momencie z takiej totalnej bezsilności, bo jakby moje słowa nie były w ogóle w żaden sposób brane pod uwagę, wywaliłem mu lepę i wybiłem mu zęba. Więc... Oh, wow. Więc nice. I to był ostatni raz, kiedy użyłem przemocy wobec kogokolwiek. I to był też pierwszy raz i to faktycznie jakby... zadziałało, bo on przestał śpiewać, aczkolwiek, no tak jak mówię, no nauczyciele mieli jakby opinię na temat tego wydarzenia. Ale no, więc jest to trochę żenująca sytuacja i tak to było. Dlatego mówię, że wyrobiłem sobie opinię w pierwszej podstawówce.
Ale no mówię, no okay. Ja bardzo... Rozumiem. Ale wiecie, w sensie jakby borderline, jest tam jakiś ułamek sensu, tak? Mówię komuś, kto nie respektuje absolutnie mojej granicy, więc w pewnym momencie po prostu ustawiłem granicę ręką. Nie polecam, żeby tak robić i uważam, że to było złe, ale zdziałało wtedy. Tak. No tak, trudno oczekiwać też od 7-letniego dziecka strategii rozwiązywania konfliktów. Tak, ty tak. Ja bym pewnie naskarżył, ale the next best thing. Tak, to jest wywalenie komuś lepy po prostu na twarz. Straszne, straszne, naprawdę, jako dziecko, ale ja generalnie byłem całkiem okej dzieckiem poza tym. Poza tym incydentem. Myślę, że każdy ma jakiś taki epizod, że którego się wstydzi, jak był dzieciakiem. Ja właśnie powiedziałem w podcaście, więc swojemu... No tak, ja swojemu prześladowcowi, bo miałem takiego znajomego, chociaż... Andrzej? Też o tą jeździł rowerem? Dzisiaj... A ja pisałem o tobie. Nie. Miałem takiego, no pszczekaliśmy się zawsze, no nie za bardzo się lubiliśmy w podstawówce. A, w takim sposób się pszczekaliście. Tak, w takim sensie, tak, i pamiętam, że raz w życiu odwinąłem się i przywaliłem mu piąchą w nos. I to jest takiego uppercut normalnie, bo mnie trzymał jakoś i ja się tak odwinąłem. No potężnie. No to rzeczywiście mieliśmy obaj później jakieś kłopoty, o ile dobrze pamiętam. Ale dzisiaj na przykład bardzo go wspieram, bo Filip jest teraz artystą. I robi plakaty. I robi świetne plakaty. Zresztą nieraz chyba wysyłałem wam na czacie jego projekty, bo są naprawdę mega inteligentne i widać, że chłopak ma super talent. Filip Zbrzeźniak, polecam. Dostał ode mnie kiedyś w nos, a dzisiaj robi plakaty. W razie czego polecam swoje usługi. Okej. Okay. To ja jeszcze kontynuując trend, chyba jedna, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że... Ale to było niezasłużone, więc chyba najgorsza przemoc w moim wykonaniu. Niczym... I to najlepszemu koledze w sumie. To jeszcze tym bardziej dziwne. Mhm. Jest to, że stwierdziłem, że będzie dość zabawne, że jak on odpowiadał i stał, to że jak będzie siadał, to nadzieje się na mój metalowy cyrkiel. I faktycznie to zrobiłem. Podstawiłem mu cyrkiel, jak siadał. Wow. I tylko zrobiłem to, bo stwierdziłem, że mogę. Strasznie, strasznie. Najlepsze było to, że wiesz, jak ja sobie o tym myślę dzisiaj, to raz, że to jest ostre narzędzie. Mogłeś naprawdę zrobić kogoś krzywdę, tam... nie? No tak. Mhm. Ale nauczycielka mi nawet nic nie zrobiła za to. Wiesz co? To było na zasadzie takie, on zrobił, au, tak wstał, się zdziwił. Ja zrobiłem he i... Koniec tematu. Siedział ze mną dalej, później się kumplowaliśmy dalej. A propos cyrkla, to ja mam jeszcze jedną historię z podstawówki. Miałem w klasie dziewczynę, która powinna być ewidentnie w szkole specjalnej. W sensie ona jakby miała jakiś problem. Ja nie do końca też jestem pewien jaki. Ale nie chodziłeś do integracyjnej szkoły. Co znaczy? No takie, nie, gdzie nie, to są, była zwykła podstawówka, wiesz, po prostu u nas... wspólne klasy. Nie, nie, okay. U nas po prostu było tak, że no wiesz, ona była z tego samego miasta co ja, to było ile, no 20 lat temu, nikt za bardzo nie ogarniał jakby, wiesz, kwestii specjalnych szkół i takich różnych rzeczy i ta koleżanka ewidentnie powinna w takiej szkole być po prostu, bo nie radziła sobie z rzeczami, które się działy, a z racji jej inności, oczywiście były osoby, które tą innością były zainteresowane w sposób, ej, wkurwijmy ją, będzie śmiesznie. I na lekcji plastyki, pamiętam, była taka sytuacja, że jeden z... To nie chcę mówić kolega, bo jakby ja z nim miałem absolutnie zero kontaktu. Acquaintance. Tak, w sensie classmate, można tak powiedzieć. Człowiek, który chodził ze mną do tej samej klasy w szkole podstawowej. Class person. Usiadł specjalnie z nią w ławce i ją denerwował przez całą lekcję. I ona w pewnym momencie, nie wiedząc co zrobić, bo nauczyciel nie reagował, wyciągnęła cyrkiel... przyłożyła mu tak i przyjebała mu w plecy, że on w tych plecach został. Oh. God damn. Tak. I potem też już nikt... God damn it. Więc jakby... Tak. I z tego co pamiętam... Nawet nie wiem, czy miał jakieś problemy, czy cokolwiek, ale z tego co pamiętam, to był ostatni taki duży incydent, żeby ktokolwiek się jej uprzykrzał, no bo jednak włożenie cyrkla w plecy jest już czymś takim... No. Także... Tak. Co tam, nieprzyjemnie. Historia z podstawówki. A coś fajnego pamiętacie? Czy tylko tak, macie tak, że... No?
Z dowolnej klasy? No tak, tak. To ja poznałem w liceum moją żonę, to może no to tych fajnych fajnie. Rzeczy o, bardzo przyjemnie, to bardzo przyjemnie. Ja jestem takim klasycznym przykładem high school sweetheart. O. No to ja swoją pierwszą żonę też poznałem w liceum, więc w sumie... Ja moją pierwszą też, tak. Na razie jedyną, ale no pierwszą. Tak. Ja mam z liceum fajną historię, bo ja tak jak mówiłem, podstawówka, gimnazjum to takie bardzo mech, ale z liceum mam fajną historię, że... moja nauczycielka od polskiego jakby twierdziła, że nie potrafię pisać, że jestem beznadziejny w pisaniu. Dostawałem w ogóle jakby strasznie słabe oceny z polskiego. I w międzyczasie Facebook zaczął powstawać i zaczynały się pojawiać fanpage, więc założyłem fanpage szkoły mojego liceum po to, żeby umieszczać tam informacje, które dla uczniów były przydatne, bo to były takie czasy typu szczęśliwy numerek na dziś, jakby kogo nie ma. Szczęśliwy numerek, tak, przecież co za wspomnienie. Jakieś zdjęcia tak. z eventów co robiliśmy w szkole, bo jakieś przedstawienia, w których brałem udział i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja to pisałem, te posty. No bo jakby, wiecie, Paweł to drukarkę, no ktoś musiał, Paweł to drukarkę podłączy, a jej zdjęcie zrobi i wrzuci na internet. I pewnego razu właśnie nikt nie wiedział, kto to prowadzi. Jakby nikt wśród nauczycieli nie wiedział, kto to prowadzi i ona, ta nauczycielka... Byłeś takim Banksym tak. Facebooka. Tak. A właśnie, by the way, dzisiaj miałem iść na Banksiego nice. I po prostu stwierdziliśmy, że jednak nam się chyba nie chce i poszliśmy fajna do wstawa. Muzeum Narodowego, też było super. Ale i ona... nauczycielka przy mnie, nie wiedząc, że ja to tworzę, mówi, jak to pięknie ktoś to pisze, piękną płaszczyzną, wspaniałą, tak dalej. Ewidentnie po prostu nienawidziła mnie jak psa i chciała pisać mi ocenę, bo jak i potem ja jej powiedziałem, że to byłem ja, ale powiedziałem jej to, że to byłem ja, uwaga. Pamiętasz, że my takiego jeździliśmy na Link do przyszłości, żeby pokazać, że można tak. osiągnąć sukces, bla. No. To ja przyjechałem do swojej szkoły na zajęcia, które ona prowadziła, żeby opowiadać o tym, co zrobiłem i powiedziałem jej wtedy, że by the way, ten profil, który tak pięknie był pisany piękną polszczyzną, to byłem ja. Więc to jest... A myślałem, że od razu się odwiniesz, nie, wiesz. To była taka klamra. Nie, ja dostałem, ja mam chyba na świadectwie licealnym mam chyba z polskiego albo 3, albo 4. Meanwhile mam maturę na 100, ale nieistotne to jest w tym kontekście, nie? Zemsta to była zaserwowana na tak zamrażarki, tak, nie że zimno. Tak, to była taka frozen cold zemsta, nie? Więc... Nice. No, to jest fajna historia. A i jeszcze jedna fajna historia. Ja dojeżdżałem do swojego liceum i czasami miałem zajęcia na przykład na 8, na 9, ale przyjeżdżałem o 7.30 tym autobusem, który podwoził pod szkołę, bo inne nie podwoziły. I z racji tego, że ja umiałem tą drukarkę zainstalować, to pan od informatyki dał mi klucz do kantorka, w którym ja po prostu przyjeżdżałem rano i spałem. I sobie instalowałem Linuxy dla zabawy. Także tak. To była fajna historia. Liceum w ogóle było bardzo fajne. Miałem w ogóle świetnych nauczycieli liceum i tak dalej. Wicedyrektor od matematyki, który mówił, że jak nie będziemy się uczyć, to będziemy sprzątać boiska i wynosić śmieci i tak dalej, i tak dalej. Jakby to było coś strasznie super złego. No i potem jak przyjechałem wtedy z tym linkiem do przyszłości, to powiedziałem mu, że od wielu lat nie użyłem wzoru skróconego mnożenia i gdzie jest teraz jego Bóg. No to już tak, wiecie, więc odegrałem się, za swoje zrobiłem. No. Pewnie słyszał to 60 tysięcy razy. Mogło tak być, ale wiesz, z drugiej strony usłysz to od ucznia, który przyjeżdża do twojej szkoły z tym takim programem, coś tam, jakieś rzeczy opowiadać, że można życie sobie jakoś ułożyć fajnie i nowe technologie wykorzystać do tego, żeby robić jakby interesujące, czy jakby jakieś takie fajne rzeczy. No. Anyway. Cześć, witajcie serdecznie w Jesus Podcaście 388, odcinek technologiczny. Coś... No może Andrzej ma coś, jakąś fajną historię? No Andrzej, dawaj. Dobrą, pozytywną. Oprócz żony. Ty jeszcze czekam na twoją oprócz historię, żony, bo żona już wiemy, że masz fajną. To może coś... A to ja mam. Ja mam kilka, w ogóle też z liceum dużo, bo po prostu więcej pamiętam. Ale jedną pamiętam, bo my generalnie byliśmy taką ekipą dość ściśle związaną w ogóle ze szkołą i tym, co się w szkole działo, bo z jednej strony to my instalowaliśmy komputery w bibliotece, zresztą pomagaliśmy właściwie całą męską częścią klasy, a było nas niewielu, o ile dobrze pamiętam, 10
jakoś tak. W każdym razie mało w stosunku do dziewczyn, więc my jakby z chłopakami się trzymaliśmy dość ściśle i właśnie staraliśmy się angażować właśnie w przeróżne rzeczy i między innymi jak wyremontowali bibliotekę, to oprócz tego, że komputery instalowaliśmy, to też przenosiliśmy książki w ogóle na plecach i tak dalej, więc byliśmy spoko ziomeczkami, ale zajmowaliśmy się też, Boże, jak to się nazywało? Kradzieżą. No takim radiem, co leci, radio, co radio leci. Węzeł. Radio węzeł. Radio węzeł, no to też o właśnie, robiliśmy. Właśnie. No. Mieliśmy radiowęzeł i tam robiliśmy bardzo dziwne rzeczy. Między innymi mój znajomy znalazł w takim składziku pana od WOS-u. Tam było kilka rzeczy. Bo on nam, nie wiem dlaczego, chyba dał nam klucze, żebyśmy tam posprzątali. No i to może był błąd, bo kilka rzeczy żeśmy po prostu wynieśli. Między innymi puzon. I ten puzon, no powiem tak, no nie był to najlepszy pomysł, żeby puzon znalazł się w radiowęźle, ponieważ był moment, w którym znajomy stwierdził, że do mikrofonu zacznie grać puzonem i w szkole myśleli, że tam w ogóle coś wybucha, nie? To jedna rzecz i jeszcze mieliśmy taki prank, który zapisał się w annałach szkoły, ponieważ jedną z rzeczy, które wynieśliśmy z tego właśnie składziku, był megafon i stwierdziliśmy, że to będzie świetny pomysł, żeby któregoś dnia wziąć ten megafon, wyjść na boisko, a nasza szkoła jakby była otoczona blokami dookoła. Mhm. I ziomek wziął ten megafon i mówił po prostu: proszę państwa, jutro nie będzie wody. Prosimy o zabezpieczenie kilku litrów. Może mogą państwo użyć wanny lub innych pojemników. Powtarzam, jutro nie będzie wody. No i jakby, wiecie, no super prank, ha, 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 żeśmy się pośmiali, ale następnego dnia nasz znajomy z klasy, którego rodzina mieszka tam, powiedział, że jego babcia do niego zadzwoniła i mu powiedziała, żeby nabrał wody, bo jutro nie będzie, więc... Wspaniale. No, to było, wiecie, takie... Bardzo się wtedy śmialiśmy. Ale dobrze tak, wspominam te wszystkie. I właśnie mój jeden ze znajomych z tej ekipy jako jeden z pierwszych kupił kamerę na mini na te mini DV kamery, te kasetki. No i rzeczywiście to był nasz pierwszy mariaż w ogóle z robieniem wideo i z montażem wideo, więc już tak wcześniej mogliśmy tego dotknąć, więc trochę się czuliśmy, jak wiecie, w amerykańskich szkołach, nie, że tam też jakby dzieciaki mają dostęp do takich rzeczy, że nowych technologii i tak dalej, więc fajne było to, że gdzieś tam liznęliśmy tego tematu, no i to później procentowało, nie, więc super robić takie rzeczy też w liceum, jakby poza lekcjami. To prawda. To ja mam wrażenie, że my jesteśmy w ogóle w takich rocznikach, szczególnie bardziej tutaj patrzę w stronę Wojta i Wojt i mnie, no powiedzmy, że połączymy. No, jesteśmy w miarę w stanie połączyć, bo to był taki moment w historii świata naszego, że popularyzowała się i wchodziła taka właśnie dla ludzi naszego pokolenia, bo starsi już niektórzy to bardziej mieli upowszechnione, taka elektronika codziennego użytku personalnego, nie? Mm-hmm, że MP3-ki i telefony. Już w liceum mnie praktycznie iPada każdy miał swój telefon, nie? W trzecie liceum nosiłem iPada do szkoły. Nie, to ja iPada dopiero już na studiach miałem. No ale ty nie? Jesteś starszy od mnie tych parę lat. Tak, tak, więc wiesz, ale to jest te pierwsze takie właśnie... Ja na studiach, jak nosiłem swój komputer, to była taka nowinka, że miałem swojego, wiecie, przenośnego notebooka, no jeszcze takiego małego. Wypas. Więc, ale to nawiązuje do tego, że ja na przykład jako jedna chyba z pierwszych czterech osób w podstawówce miałem dostęp do telefonu komórkowego. Na początku to było na takiej zasadzie, że mój tata przychodził i popołudniami zostawiał w publicznie dostępnym miejscu, że można było sobie coś na nim porobić, nie? To więc ja tam robiłem dzwonki polifoliczne i tak dalej. I wiecie, takie, no i Snake oczywiście klasyczne, no i pisanie SMS-ów też do tych trzech innych osób, które miały telefon, to były, ale no już w liceum to powiedzmy, że
te komórki jeszcze w stylu takiego z pełną klawiaturą i tak dalej, to już były praktycznie w każdych kieszeniach, no ale powiedzmy, że szkoła to też wolny organizm i nauczyciele pewnie nie byli też aż tak przyzwyczajeni, że wszyscy mają te telefony i to tak naprawdę chodziło o to, że my nie mogliśmy tylko ich używać, w sensie, żeby odbierać i żeby one dzwoniły, więc trzeba było, mhm. było mieć wyciszone, bo komórki służyły tylko i wyłącznie do dzwonienia i pisania SMS-ów wtedy, nie? Dobra. Do niczego innego. I jeszcze wtedy nie mam wrażenie, że nie byliśmy przyssani do tych SMS-ów na tyle. O, dlatego ja mówię, że miałem, że dla mnie pakiet 5 zł za 500 SMS-ów później był mistrzem, bo ja i to jakby w liceum na lekcji matmy, czasami jak oczywiście nie chciało mi się słuchać ósmy raz o delcie, czyli kotangensów, to miałem piórnik, w którym miałem Motorola V3 rozłożoną i trzymałem i pisałem jedną ręką SMS-y. Ale to wiesz, to mi się pisanie takiego SMS-a zdarzało od wielkiego dzwonu, bo coś trzeba było zrobić, ale to nie było czegoś takiego, że wiesz, że wszyscy siedzieli w ten nie, i cykali czasami, te telefony. Chociaż czasami tak SMS-y. Było w liceum, już tak, to trochę tak zaczynało powoli być. A w gimnazjum to okay, w ogóle to miałem... Właśnie u mnie jeszcze był system karteczkowy, nawet w liceum. Mm-hmm. W gimnazjum nawet miałem taką sytuację, że nauczycielka jak widziała telefony, to zabierała. W sensie na przerwie, jeśli miałaś telefon w ręku, to po prostu go zabierała. I ja jakby dostałem telefon od, i mama, pamiętam, mówiła, czy rodzice chyba powiedzieli, że jakby kluczem istoty tego telefonu wręcz jest to, że gdybym ja się źle czuł, no wiecie, mam astmę i tak dalej, gdyby coś było nie tak, to po prostu, no tak. że mogę zadzwonić do rodziców. I ja zawsze mówiłem, że to jako argument i nauczycielki tak zabierały mi ten telefon. I ja byłem oczywiście na tyle sprytny, że ja po prostu brałem telefon od znajomego, napisałem SMS-a do mamy czy do taty. Tata na następnej przerwie przychodził i jakby odbierał telefon i go dawał do ręki, czy tyle, no bo miał akurat zakład fotograficzny pod gimnazjum praktycznie moim, no nie? Więc, ale też to było w ogóle, teraz sobie nie wyobrażam sytuacji, w której nauczyciel podchodzi do kogokolwiek, zabiera mu jego własność i mówi, nie masz tego i dostaniesz to po lekcjach. Ale w sumie czemu nie? Tylko chciałem nawiązać do tego, że... No bo to jest moje, Andrzej, wiesz o co chodzi? No tak, tylko że on nie zabiera ci tego na stałe, no ale tylko żebyś... I don't give a fuck, żeby ktokolwiek zabierał cokolwiek nawet na chwilę, wiesz o co chodzi? No. To ja nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu. W sensie, że to teraz jesteśmy na zasadach, powiedzmy, szkolnych, tak? Że jeśli ich nie respektujesz, bo właśnie grzebałeś w tym czymś, to... Nie, ale nie, wiesz to... Dostaniesz po lekcji. Tak, to czy posiadanie jest już... w polskim prawie jest. No ale wiesz, o to nie chodziło, że tylko posiadałeś, tylko z niego korzystałeś, skoro był ci zabrany. No to wtedy bym poddał pod wątpliwość jakby istotność konkretnego przepisu, nie? No ale to jakby zabierano mi telefon na godzinę, bo jakby mniej więcej tyle to trwało. No, tak. To ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie jedna z naszych nauczycielek, zakładam, że nie była przyzwyczajona do tego, że wszyscy mają te telefony i była taka sytuacja, że mój kolega został wylosowany do odpowiedzi z fizyki, więc umówmy się, że tak zapowiedzenie, on powiedział, że no on się nie przygotował, może mu pani od razu jedynkę stawiać, no nie, sieć tutaj miał wyprowadzić wzór na tablicy, on mówi, że nie wie jaki to jest wzór, to jak mogę wyprowadzić, i pani mówi, no to żeby chociaż spróbował, to pamiętam, że jakoś to mi się bardzo wryło w pamięć, że on zaczął pisać wszystkie randomowe literki i cyferki świata. Wiecie, czy K równa się M, S, coś tam podzielić na Z, X. I pani mówi, co ty sobie jaja robisz? I dawaj telefon do rodziców. To podał telefon do kolegi obok z ławki. Pani wybiega z sali, żeby iść zadzwonić do rodziców. I kolega z ławki odbiera jak ojciec, tak, rozumiem, Kacper był niedobry. Ładny, dobry, bardzo dobry. Bardzo ładny. Naprawdę tak, szacun, nice. Ale pani też stwierdziła, że okej, tak instant reaction, że trzeba się tym zająć, więc to było ciekawe. A z drugiej właśnie taką historię mnie zainspirowałeś, Wojteczku, a propos... jakichś takich pranków i czy tam nauczycieli, którzy jacyś są. My mieliśmy WF-istę w pierwszej klasie liceum, który... przyszedł do nas jako pierwszy rok i byliśmy jego pierwszą klasą, przynajmniej takie miałem wrażenie, albo już na pewno w takim wieku, już powiedzmy nastoletnim. I na początku on się wydawał nam takim
trochę takim lamusem. W sensie, że da się z nim tam go popchnąć i on nie odepchnie. Więc myśmy go tam popychali. O Boże, i on faktycznie święty, na razie. Straszne, no. Wiecie, miał pseudonim, myśmy go zrobili, on się nazywał Paweł, to jako że Pawełek, no to będzie miał pseudonim Baton. I wszyscy do niego otwarcie mówiliśmy Baton. Mhm. I był takim, powiedzmy, trochę popychadłem na samym początku, ale to był właśnie bardzo ciekawy przykład, że mieliśmy z nim 3 lata w WF-u. I on w pewnym momencie, co jest rzadką historią w takich przypadkach, wkupił się w nasze łaski. W sensie, że Baton po pierwszym półroczu takiego sceptycyzmu i trzymania go na dystans i uznawania go za takiego jakiegoś dziwaka, stał się takim równym gościem. A wiecie, jak on to zrobił? Po prostu to nie był nauczyciel, który rzucał piłkę, tylko że on się z nami grał i on się bardzo angażował w to, co robił. Nie? Na przykład wiesz, nie był jakiś dobry, ale widać było, że... po prostu chce i gra z nami. Nie? I właśnie super. Tą rzeczą sprawił, że Baton z takiego pogardliwego Batona był Batonem Pan fajnym. Baton. I to jest najlepsze w tej historii, że ta ksywa jego się przyjęła i jego koledzy nauczyciele tak zaczęli na niego mówić. Oh, wow, nice. Fajnie, tak, fajnie. To było, że Baton ciekawe, jest czy przez lata się utrzymała, wiesz, bo to czasem myślę, tak jest, nie. Jak już się przyklei, to... Nie wiem. Dzień dobry, czy to jest, bo moja mama jeszcze pan Baton dzisiaj pracuje w tej szkole. Czy jest pan Baton jeszcze? No. Spytam. No. Baton, piękne. To o tych starych telefonach to mi się przypomniało, że miałem kiedyś Motorola Flipout. To był niesamowity telefon, w ogóle obracany, to był kosmiczny. Pierwszy telefon, na który napisałem aplikację. I jedyny w takiej sytuacji generalnie. Ale to były czasy, że kiedy był Blip, nie wiem, czy pamiętacie Blipa. Tak. I Blip miał Polski Twitter. Tak, dokładnie. I Blip miał otwarte API i miał badziewne aplikacje na Androida. Na iPhone'a miał fajnego, Blipman się nazywał, z tego co pamiętam, czy coś takiego. Ale na Androida były do dupy. I ja pamiętam, że to był taki okres, kiedy ja stwierdziłem, że ja w ogóle chciałbym zostać jakby deweloperem. Chciałbym programować, jakby, że to byłaby ścieżka mojego życia. I zacząłem pisać aplikację faktycznie korzystającą z tego API i do Blipa. I ona działała, żeby było jasne. Ona wyświetlała tweety, wyglądała jak gówno. Super. Jeszcze gorzej niż jakby te wszystkie, które były wtedy na Androidzie. Ale napisałem faktycznie, nigdy nie wyszła. Miałem ją ja i parę innych osób, którym tam wysłałem APK i tak dalej. Ale to właśnie to był ten telefon. Koleżanka mi go nawet pożyczyła po to, żebym mógł testować, bo on miał dziwny ekran. Dziwny w kontekście... Tak, taki prawie że kwadratowy. Tak, no. I ja się wygooglowałem i faktycznie. I faktycznie to była taka aplikacja. W sensie na to pisałem pierwszą apkę w życiu. I to było fajne. To było w liceum. Oczywiście, no bo wtedy był Blip. U mnie w ogóle cała klasa prawie że z liceum była na Blipie, więc u nas Blip, bardzo lubię informować przyjaciół, faktycznie było, bardzo lubię informować przyjaciół, bo miałem faktycznie ziomków z liceum na Blipie, nie? Którzy pisali takie rzeczy jak, robię matmę. Typowo. Czas na zadanka od Jasina. Tak było. No. No dobrze, a to żeśmy się rozmarzyli o tej szkole. Fajnie, że też pojawiły się pozytywne historie. Tak, i technologiczne. Ciekawy jestem. Ciekawy jestem w sumie, jak nasi słuchacze, bo część z nich to nawet jeszcze w szkole pewnie jest. Tak. I jak oni odczuwają to, co jest, to, co się dzieje teraz. Właśnie, ja chętnie jakbym ktoś, tylko ci wejdę słowo, bo chętnie bym poprosił, jeśli ktoś jest teraz w szkole, nawet w liceum, w tym momencie, czy coś w tym stylu, może nawet dokładnie na studiach. W tym, myślę, że tak. Ja chciałem zobaczyć, jak wygląda życie szkolne z perspektywy smartfonizacji. Bo to mnie bardzo ciekawi, jak wyglądają te relacje, czy to faktycznie jest tak, jak nie wiem, na ulicach, czy w każdych relacjach, że jednak smartfon jest przedłużeniem ręki, czy ludzie się ślęczą w te smartfony, czy gadają, czy se piszą czaty na grupie. Po prostu mnie to interesuje, jak jest w ich przypadku. Znaczy w ogóle organizacja taka szkolna, nie? Czy na przykład wszyscy są w jednej grupie na Facebooku, czy mają wspólnego maila, co sprawia, że po prostu wszystkie włosy stają mi dęba, bo to jest po prostu, aż się prosi o naprawdę hardkorowe różne, zresztą słyszeliśmy różne historie na ten temat, co się działo z takimi mailami, no dramat. W każdym razie, no tak, to jest ciekawe i ciekawe jestem właśnie, jakie są zasady na przykład w szkole, nie? Bo dla mnie to jeszcze dużo, dużo za wcześnie, zanim się o tym dowiem. Zresztą to też ciekawe, jak to będzie za 5-6 lat.
bo no kurczę, dzisiaj mamy telefony, a za chwilę może być do jakieś inne nosidła, czy Apple Watch, czy jakieś inne cuda. No mega jestem ciekawy i zacieram ręce, jak to będzie wyglądać. No tak. I myśmy się buntowali na wzór skróconego mnożenia, a nowe pokolenie się może buntować na naukę pisania, bo po co? No, to kto będzie prawda, korzystał z długopisu? Z długopisu. Przecież Snapa można wysłać, o co tak chodzi. Tak. To a propos Snapa, to możemy przejść od razu do tematów technologicznych. Ja tylko chciałem powiedzieć, że nie żebym odświeżał jakoś specjalnie Snapa jako takiego, ale rzeczywiście uruchomiłem go kilka razy w ostatnim czasie, prawda, żeby wysłać Orzechowi jakieś śmieszne rzeczy. I one były całkiem fajne, chcę, żeby to było jasne. Wojtek mi napisał jedną taką historię na przykład. Ja ją opowiem, zdradzę, co Wojtek mi wysłał. Wojtek wysłał mi taką historię, w której mówi do mnie: ej, słuchaj stary, miałem 500 zł na koncie Revolut i zostało mi tylko 200 i nie wiem, o co chodzi. I najfajniejsze jest to, że on pokazuje, że jest w tym momencie, ja wiem gdzie, w sensie, że jest niedaleko sklepu z Magicami i widać i pokazuje w pewnym momencie po prostu dwie leżące talie. I udawałem, mówi, że szukam, tak, nie? No nie mam pojęcia, gdzie są pieniędzy. Te pieniądze. I to był całkiem fajny snap. Sobie leżę w łóżku, oglądam. Śmieszne. Bardzo fajne, bardzo takie. fajne. Snapchat, no, więc spoko. Odświeżyłem i faktycznie miałem takie poczucie, że kurde, ta aplikacja jest jedną z najlepiej działających aplikacji, jakie znam. Potwierdzam. O. W takim sensie prędkości działania. O. On jest dużo szybszy niż na przykład Twitter, który w momencie, kiedy chcesz, wiesz, jakby samo wysłanie tweeta, czy odświeżenie timeline'a i tak dalej, to ja kocham Twittera całym serduszkiem, ale prawda jest taka, że faktycznie trochę to trwa. Nie? Mhm. Natomiast jak ja odpalam Snapa, stary, to jest instant. Instant się włącza, robię tam zdjęcie czy nagrywam wideo i naciskam wyślij i ja byłem na mieście, w sensie nie, że podłączony do swojego własnego Wi-Fi, tylko normalnie, wiesz, idę sobie, jestem normalnie na LTE, a nacisnąłem wyślij i to już było wysłane. W sensie naprawdę wysłanie zdjęcia czy nawet wideo trwa po prostu mikrosekundy. Muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem, więc no nie wiem, jakoś tak nie, żebym zaczął korzystać znowu, absolutnie. Znaczy może będę sobie wysyłał do Orzecha jakieś głupoty. Wiem, że mieliśmy nawet wspólną grupę taką wąsaczową przez jakiś czas, która ostatnią aktywność miała dokładnie chyba rok temu, mniej więcej, tak z 54 tygodnie jakoś, jak patrzyłem. 53 widzę, bo tam, no właśnie w ostatni pokazuje, ile tygodni minęło od ostatniej wiadomości. Może to trzeba będzie trochę odświeżyć, ale nie, faktycznie Snap fajnie się trzyma i rzeczywiście w ostatnim czasie rośnie liczba użytkowników. No i co ciekawe, on jest nadal używany właśnie w szkołach, bardzo często, w sensie uczniowie w szkołach nadal korzystają ze Snapa do komunikacji ze sobą, nie? Ale wiem, że Andrzej, przyniosłeś do nas inny temat dotyczący Snapa, ja tylko zrobiłem króciutkie wprowadzenie. To właśnie a propos, chyba nawiązując do tego rozwoju i iścia w dobrą stronę, to Snap nie wymyślił niczego nowego, ale mam wrażenie, że jest w stanie poprowadzić nas w trochę interesujący kierunek, który sprawi, że może zainstaluję tę aplikację, ponieważ bo ja Snapchata kiedyś miałem tak przez chyba tydzień, kiedy on był w swoim piku w 2017, bo chciałem, czy tam coś w tym stylu mi się kojarzy, że chciałem zobaczyć, o co chodzi. Jeszcze wtedy nie było Instastory i tylko tyle i no, stwierdziłem, tak, że to nie jest coś dla mnie. Aczkolwiek właśnie dość dużą zmianę będzie przechodzić ta funkcja skanowania, która według danych jest używana już przez 170 milionów użytkowników Snapchata. Z tego co wiem, to ona teraz, nie wiem, rozwiązuje jakieś zagadki matematyczne, robi coś takiego jak piosenka leci, to jak to się nazywa? Shazam. No. Shazam na przykład. Tak, 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 shazamuje to. Niemniej jednak właśnie chcą zatrzymać ludzi i jakby sprawić, żeby Snapchat stał się de facto wyszukiwarką,
wyszukiwarką obrazową, czyli zrobić, rozwinąć ten pomysł, który kiedyś Google zrobiło i co chyba do dzisiaj zresztą jest. Google Lens. Telefonu, tak, czyli Google Lensa, nie? Jeśli zobaczysz roślinę i nie wiesz, co to jest za roślina, przykładasz, skanujesz ją i się dowiadujesz. Jeśli chcesz zobaczyć, co to jest rasa psa, przykładasz kamerkę snapchatową i wiesz, co to jest za rasa psa. No i Snapchat tutaj też idzie w taką stronę faktycznie, żeby, nie wiem, zeskanować ubranie, które ci się spodoba i żeby wyszukać opcji, które są podobne, zbliżone do tego, co zeskanujesz i od razu przekierować do sklepu. Czyli koniec końców, podsumowując, Snapchat ma ambicje do tego, żeby rozwijać swój segment tej alternative reality, czyli augmented reality. Mhm. I na przykład robić coś takiego, że jeśli nakierujesz na gwiazdy, albo to on odpowiednio dobierze ci filtry, jakąś tam muzyczkę i dzięki temu będziesz mógł zrobić krótkie nagranie, czy tam krótkie stylizowane zdjęcie, które będzie pasowało do scenerii, którą on uznaje, że w tym momencie masz. Czyli właśnie i takie zabawy, i właśnie takie zabawy rozpoznawcze, to po raz kolejny. Z tego, co tutaj czytam na ten temat, nie jest to żadna rewolucja, i znaczy nie jest to nic nowego i jakiś nowum, ale myślę, że idzie to w dość interesującą stronę, bo ja faktycznie nie mam takiej przestrzeni, której bym to z tego jakoś bardzo korzystał. Jak w iPhone'ie jest skaner kodów QR, no to jest oczywista sprawa, że z niego korzystam, ale brakuje mi takiej aplikacji natywnej, chociażby właśnie na takiej zasadzie idziesz i mówisz, wow, Boże, co to jest za dziwne drzewo, żeby to faktycznie dobrze działało, a już naprawdę marzeniem moim jest, bo z tego, co czytałem właśnie w redakcji The Verge, to nie działa to zawsze idealnie, czasem działa, czasem nie, na tym etapie życia snapchatowego, z tego snapchatowej kamery. Aczkolwiek to właśnie, jeśli coś takiego się dzieje, typu ktoś ma fajne ubranie, albo znajdę zdjęcie jakiegoś fajnego ubrania w sieci i chciałem je poszukać w tym konkretnym modelu, a nie właśnie przebierać przez filtr, wszystkie filtry i tak dalej, to myślę, że jest to całkiem sensowne rozwiązanie, któremu trzymam kciuki, na razie będę obserwował, ale zaintrygowało mnie na tyle, że stwierdziłem, że warto o tym powiedzieć, że Snapchat właśnie coś takiego rozwija i rozwijać będzie. Mhm. Kurde, no ciekawe bardzo. Ja bym bardzo chciał, żeby Snapchat jeszcze wrócił do łask. A ostatnio, jak robiliśmy sobie tą naszą rozmowę, w której wyszło, że ze Snapchata korzysta więcej osób niż z Twittera, to ja mam takie... Gdzie? W sensie ja bym chciał bardzo... Bo w dalszym ciągu uważam, że możemy jeszcze robić jakieś fajne story. Trochę nie chcę robić tego na Instagramie, bo mi się już tam nie chce być. I jestem, w sensie, mam aplikację Instagram generalnie po to, że widzę Arleny, story, Radkowe story, jakichś znajomych, takich, że powiem, bliskich. A cała reszta to, jeśli mam być tak super szczery, słuchajcie, to mam feed zajebany wiewiórkami, nie? I jakby to nie jest żart, panowie, bo ja mam naprawdę feed zajebany zwierzętami, wiewiórkami. Kotek, wiewiórka. Jakaś reklama. Oczywiście. Jakieś zwierzęta kolejne. Świnia akurat. Wiewiórka. To jest autentycznie reklama. Wiewiórka, to jest autentycznie mój Instagram. Ja nie obserwuję tych wszystkich rzeczy. No tak, orzech teraz scrolluje nam do kamerki i my to dokładnie widzimy i mówiąc wiewiórka, naprawdę ma na myśli takie zwierzę, wiewiórka. W sensie, co chwila na moim feedzie są, ja jestem totalnie all for it, żeby to były zdjęcia wiewiórek i nie wiem, czy widzicie, że ja scrolluję i naprawdę są tylko zdjęcia wiewiórek albo innych. To wygląda bardzo, ale to bardzo creepy. Nie, po prostu wiewiórki są piękne i ja bardzo lubię wiewiórki. Więc sobie lubię wejść na Instagram i oglądać, ale mam o. Cieszę, że to są wiewiórki, że są takie małe, malutkie stworzonka niewinne. No, jedna mnie prawie ostatnio ugryzła w palca, kiedy dawałem orzecha. W sensie złapała mój palec, ja mówię, głupia, to nie jest orzech, tylko inny orzech. I potem wzięła tego orzecha, co miałem go w ręce i było super. No bo orzech lubi wiewiórki, a wiewiórki lubią orzeszki. Wiadomo, więc ja jej dam orzeszka. Tylko, że jak wiewiórka będzie...
jak wiewiórka będzie miała wściekliznę, to praktycznie na pewno umrzesz. Tak, 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 to prawda. Natomiast no... A tylko chciałem powiedzieć jeszcze w dodatku do tego snapchatowych rzeczy, tak? Bo tutaj myślę, że to jest dość istotne i dla mnie też ciekawe, że oni korzystają z jakby dobrodziejstw innych firm, innych aplikacji, bo na przykład do skanowania w ramach Snapchata, do skanowania na przykład butelek wina jest używana apka Vivino, do skanowania... Ale bazę z Vivino biorą, tak? Tak. O, skubani, nieźle. Ale tak. wiesz, że oni są też w drugą stronę otwarci, w takim sensie, że oni udostępnili... jakby wszystkie swoje mechanizmy tworzenia snapów, czyli całą tą swoją kamerę i cały ten, też można wykorzystać u siebie w aplikacji. Nie? Okay. Więc to też jest ciekawe, że są otwarci w tą i w tą stronę, co mi się bardzo podoba, bo to jest właśnie działanie zupełnie odmienne od tego, co robi Instagram czy inne platformy należące do Facebooka, które są, wiesz, pozamykane na wszystkie możliwe sposoby. Więc coś muszą robić, żeby z tym Instagramem walczyć, nie? Więc fajnie, że kombinują i właśnie może to jest ta droga. No tak, bo to jeśli masz kulturę obrazka, która jest teraz wszechobecnie panująca, to dlaczego tego nie wykorzystać? I ja widzę naprawdę realne zastosowania nawet z tej zapowiedzi, którą czytałem, gdzie nie wiem, nie masz pomysłu, co zrobić z batatem, którego masz w lodówce, to czy tam na szafce kuchennej, zeskanujesz batatę i ci podpowie kilka przepisów, które możesz sobie zrobić z batatem. Oczywiście możesz wpisać batat w Google i tak dalej, no niemniej jednak no właśnie jeśli, chyba widzę w tym sens największy taki, że jeśli dla ciebie obrazek jest takim dość naturalnym środowiskiem, to no to to się całkiem nieźle odnajduje. Ja cały czas się chyba jeszcze trzymam słownie, ale to już jest kwestia, czyli wyszukiwarka, wpisywanie fraz. To też jest dość interesujące, że dzisiaj zrobiłem eksperyment, panowie, i zmieniłem swoją domyślną wyszukiwarkę na Safari, na telefonie i na komputerze. Zmieniłem ją z Google'a i nie zmieniłem ją na DuckDuckGo, tylko na Ecosia. Ecosia. Ty właśnie czytałem jakiś czas. Wiesz co, jest jeszcze lepszy. Co to jest za kurde dziwna rzecz? Ecosia to jest de facto taki Bing, który działa w taki sposób, że jak coś wyszukujesz, to oni wyświetlają reklamy, ale zysk z tych reklam przekazywany jest, żeby sadzić drzewa i tak dalej. Okay. Ale z tego co wiem, to oni też są w klimacie takim, że nie trejsują twoich jest lepsza, rzeczy. Jest lepsza przeglądarka, tylko nie da się jej ustawić niestety na Safari, żeby była domyślnie, nazywająca się Start Page. I przez lepsze mam na myśli Ecosia i DuckDuckGo korzystają z... Znaczy DuckDuckGo korzysta ze swoich, Ecosia korzysta z bingowych wyników wyszukiwania. Natomiast Start Page, który szyfruje połączenie, blokuje reklamy przekierowujące, anonimowo pozwala przeglądać strony i nie tworzy profili. Czyli to też jest oczywiście taki, który swoją drogą poleca Edward Snowden, wykorzystują wyniki Google'a. Więc wyniki wyszukiwania w Start Page'u są zwykle bardziej zbieżne z tym, o co wam chodzi. On z racji tego, że was nie profiluje, to nie jest w stanie wam... Bo czasami, wiecie, wpisujecie coś w Google i on pierwsza odpowiedź to jest dokładna odpowiedź tego, czego szukacie, nie? Na Start Page'u może tego nie być, bo faktycznie, no wiecie, nie śledzą was, więc nie zapisują sobie, co was interesuje, ale no korzystając z wyników Google'a, który mimo wszystko jest w tym kontekście troszeczkę lepszy. Ale no dobra, opowiadaj o Ecosia. Jak się żyje z wyszukiwaniem? Powiem ci, że to jest taki, jeszcze nie mam co do powiedzenia. Myślę, że ciekawszą historią, dlaczego się zdecydowałem na to, bo to było też podyktowane jednym z newsów, które wam podesłałem i o którym czytałem, że jesteśmy w stanie przyłożyć twarz do nazwiska, czyli kwotę do tego, ile płaci Google. Bo to też było dla mnie ciekawe w sumie, że Google za to płaci, bo założyłem, że to jest, wiecie, najpopularniejsza wyszukiwarka, ludzie googlują, no to Google jest domyślną aplikacją wyszukiwarkową na Safari, a okazuje się, że taka przyjemność kosztuje $15 miliardów rocznie. Owszem.
Ja myślę, że ta kwota rośnie z każdym rokiem, tak, bo masz, wiesz, coraz więcej użytkowników tak naprawdę, więc pewnie są dogadani na jakiś tam zasięg, jakby możliwy zasięg osiągnięty przez Google'a, więc Google musi co roku dopłacać. Co nie jest, no trochę boli w kieszonkę, ale w Google'a to tak bardzo pewnie to nie. Tylko wiecie, to jest taka, zresztą na Reddicie widziałem taki komentarz, że to jest tak jak bilionowe korporacje wymieniają się miliardami, czyli po prostu przerzucają się orzeszkami, trzymając się na analogii wcześniej i teraz my się tym zachwycamy, bo dla nas kwota 15 miliardów jest kwotą z kosmosu, ale to jest ciekawe właśnie, bo przywołany przy tym newsie został cytat dyrektora do spraw prywatności Apple'owskiego, który mówi właśnie, że Google jest najbardziej popularną wyszukiwarką, wspieramy go, ale mamy także wsparcie dla DuckDuckGo i że wprowadziliśmy wsparcie dla Ecosy. I ten cytat sprawił z tego newsa, stwierdził, to może spróbujemy czegoś innego niż Google. I co? Okej. Okay. Jak na razie z tym się czujesz, z wynikami wyszukiwania? Na razie jest bardzo dziwacznie, to bo tak wiecie, jest orientalnie. W sensie, że są wyniki, których się nie spodziewałem, ale mówię, mam chyba za małą próbkę jeszcze, ale jest ciekawe to, że nie mam tego paska reklamowego, zakupowego. To też było ciekawe, bo dzisiaj na przykład wszedłem szukałem butów do kupienia i to było dla mnie przedziwne, że nie miałem tych opcji reklamowych do zakupów i na przykład było dla mnie dziwne, że Zalando mi nie wskoczyło, co byłem zainteresowany stroną Zalando w tym kontekście. Nie? A, widzisz, trzeba było Zalando dopisać do wyszukiwania, w Google nie musiałeś, nie? No, więc to jest takie interesujące, ale zobaczymy, jak się będzie z tym żyło, bo to jest śmieszne, że jak znasz adres konkretny, ja zwykle po prostu korzystam z konkretnych adresów stron internetowych, to nie ma żadnej różnicy, nie? Tutaj jest kwestia właśnie tylko i aż tego wyszukiwania, ale chętnie dam give it a try, nie? No bo co najgorszego, jakbym robił jakiś research, pewnie wiecie, żeby się dowiedzieć czegoś, pogłębić temat. To, co fajnego ma Safari, to jest w sensie DuckDuckGo, to jest to, że DuckDuckGo możesz używać tych tak zwanych bangów, no nie? Czyli, że na przykład wyszukujesz coś... Ale to trzeba umieć, jest jeden najważniejszy, nie? I wyszukujesz coś i mówisz... Wykrzyknik G. Tak, i mówisz tak, no cholera, no po prostu nie ma tego wyniku wyszukiwania, więc po prostu wpisujesz wykrzyknik G i to hasło i on za ciebie szuka w Google i przekierowuje cię na stronę anonimową, że Google, nie? Okay. Ale ja może też rzucę sobie Ecosy, żeby sprawdzić... Szczególnie, że to faktycznie robisz drzewa, nie? No tak, jest to taki greenwashing mojego zachowania. No ja się trochę boję tych wyników, bo jeżeli oparte są o Binga, to wiesz, bo po internecie biegają memy o tym, czym różni się wyszukiwanie w Google, a czym różni się wyszukiwanie w Bingu i jak szukasz na przykład samobójstwo, to w Bingu wyskakują obrazki do it, nie? To właśnie to widzę. No ale nie, no, to znaczy potestować zawsze warto, oczywiście, że tak. I to jest, ja na przykład zmieniłem z Google'a na DuckDuckGo już jakiś czas temu i rzeczywiście tak z 85% wyszukiwań w zupełności wystarczające i jakby nie czuję, żeby to było gorsze dużo od wyników googlowskich, ale w tych powiedzmy 15% rzeczywiście zdarza mi się, że dopisuję wykrzyknik g, tak żeby znaleźć to w Google i znajduję już później to, o co mi chodziło. Nie? Chyba pierwsza rzecz, która mi najbardziej brakuje, to jest coś takiego, że jak na przykład wpisujesz nazwę restauracji, która cię interesuje, to w googlowskim systemie mam od razu oceny, opinie i tak dalej. To tutaj w takich rzeczy niestety nie mam. I nawet nie wiem za bardzo, jak je znaleźć. To ja właśnie do takich... No tak, musiałbyś szukać na Yelpie albo jakimś... Albo na Google Maps. No właśnie, no tak, to już wtedy wiesz... No, ale to ciekawe, że się tak przyzwyczailiśmy do wszystkich tych bajerów, które tak naprawdę
są po to, żeby no niby dać więcej informacji, ale w dużej mierze też są hakowane bardzo często, tak jak te review na Amazonie i tak dalej, wiesz, gdzie zakładasz, że o, no to super produkt, fajnie, fajnie, ma 50 tysięcy ocen, a później się okazuje, że 40 tysięcy, czy nawet więcej jest kupionych gdzieś w jakiejś farmie. No i podobnie jest też z tymi googlowskimi, no. Różnie to bywa, ale tak, przyzwyczajeni jesteśmy i ja też tak patrzę na te gwiazdki, no nie oszukujmy się, jak widzisz, że wiesz, że tam ma trzy czy dwie nawet, no to już tak, to dzięki, nawet nie będę wchodził na stronę, no bo po co? To co panowie, mamy zrobiony odcinek szkolny na pożegnanie wakacji. Tak. Niezapowiedzianie się z nami zrobiło szkolnie, ale myślę, że było spoko. Publicystyczna część publicystycznego podcastu. Ja liczę na to, że trochę otworzyliśmy taką, wiecie, worek wspomnień wśród naszych słuchaczy i oni też sobie przypomną te niefajne, ale też te fajne momenty ze szkoły podstawowej, czy tam liceum, czy gimnazjum w niektórych przypadkach. Jak macie jakieś fajne historie, to weźcie, dajcie. Tak, strzelajcie w nas kulkami nostalgii więcej niż Nesquik. Piu, 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 piu. Ja mam Nesquika. Nie w domu. Okej. Okay. Piłeś go przecież. A, tak, piłem. Myślałem, że kuleczki miałeś. Nie, mam. Ale to faktycznie kakaoko piłem. Mam kakaoko Nesquik. Ja też mam kakaoko. No i bardzo dobre jest. Dobra. Zawsze dodają trochę soli, oni, i dlatego ono jest takie dobre. Dobry pomysł. Dobra, panowie, widzimy się z patronami i słyszymy w After Darku, a z wami, nie patronami, słyszymy się za tydzień. Pa! Tak jest. Pa, pa. Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.